Hej, witajcie! Dotarliśmy do filmiku prezentującego, jak w łatwy i przyjemny sposób używać profilu e-aktywny. Jeśli jesteś właścicielem obiektu lub jakiegoś wydarzenia, to świetnie trafiłeś. Zachęcam Cię do oglądnięcia go w całości. Filmik jest stricte instruktażowy, ale przypomnijmy sobie jeszcze raz, czym są e-aktywni. Jest to portal stworzony dla wszystkich obiektów sportowych oraz wydarzeń w całej Polsce, chcących powiększyć swój zasięg, ale zmniejszyć kolejki. Jest to możliwe dzięki kupowaniu biletów online oraz reklamom, jakie mamy Wam do zaoferowania. No dobra, filmik miał być stricte instruktażowy, więc zabieramy się do meritum. Naszym oczom ukazała się strona główna. To, co zobaczą nasi klienci, w dużej mierze zależy od Ciebie. Sam możesz edytować profil, dodawać wydarzenia czy atrakcje. Jak to zrobić? W tym filmiku krok po kroku pokażę Ci, jak to wykonać. Zaloguj się na e-obiekt i wejdź w zakładkę e-aktywni. Ukazują się nam cztery foldery: dokumenty, podmioty gospodarcze, asortymenty, aktualności. W dokumentach mieszczą się wszystkie faktury oraz opłacone rachunki. W tym miejscu możesz również zwrócić pieniądze czy wypłacić je dla siebie. Podmioty gospodarcze. W tym miejscu edytujesz to, co widzi Twój gość. Nazwę, adres, galerię, atrakcje, godzinę otwarcia, logo, adres GPS i opis obiektu. Asortymenty. Tu widzimy bilety, które możemy łatwo aktywować lub dezaktywować. Aktualności. Jeśli planujesz jakieś wydarzenie, sam w dowolnym momencie możesz je utworzyć i dodać całkowicie za darmo na naszej platformie. Ok, to już wszystko. Jak widać, obsługa profilu jest łatwa, przyjemna i przejrzysta. Aby dowiedzieć się więcej, oglądnij filmik Korzyści e-aktywni. Dziękujemy za uwagę.